Czasem trochę to kombinowałem. Troszkę łatwiej by się grało, nie ma co stękać, bo mimo wszystko należą się uznania i zespołowi, i zwycięzcom przede wszystkim, no bo za wygrane, ale mój zespół zagrał to bardzo poprawnie z teamem, który no personalnie on jest na dzisiaj no mocniejszym teamem, stanowił różnorodnego rywala i to mnie cieszy. W meczu z Gorzowiankami nie wystąpiła Irina Biriuk, która w Poznaniu doznała kontuzji. Niestety okazało się, że uraz jest poważniejszy niż przypuszczano. Sympatyczna Ukrainka zerwała wiązadła krzyżowe i wobec tego działacze zostali postawieni przed koniecznością znalezienia szybko zawodniczki na pozycję numer 2. Wybór padł na Ryan Coleman, znaną w polskiej ekstraklasie głównie ze świetnych występów w barwach Dudy Leszno. Ryan Coleman po raz pierwszy przywdziała pomarańczową koszulkę w Pruszkowie podczas meczu z liderem. Spisała się dobrze, rzuciła 7 punktów i zaliczyła 4 zbiórki. Pierwsza połowa tego pojedynku to była ostra wymiana ciosu. Po naszej stronie pierwsze skrzypce odgrywała środkowa Nadia Parker, która bez większych problemów ogrywała doświadczoną Joannę Górzyńską-Szymczak i do przerwy miała spod kosza 100% skuteczność, którą zresztą utrzymała do końcowej syreny. Z kolei po stronie gospodyń punktowały zgodnie z przewidywaniami Amerykanki, z tym, że zaskoczeniem była słaba skuteczność przewodzącej klasyfikacji najlepiej punktujących Ashley Shields. Wobec słabszej niż zazwyczaj postawy Shields ciężar zdobywania punktów wzięły na siebie Latoya Bond oraz Tracy Gahan. Do przerwy lider prowadził 3 punktami, 39-36. Po zmianie stron polkowiczanki przyspieszyły, zagrały mocniej w obronie i odjechały rywalkom. Kwarta numer 3 miała kluczowe znaczenie dla losów całego pojedynku. Gospodynie miały olbrzymi problem z rozbiciem szczelnej strefy postawionej przez CCC, a o skali kłopotów podobiecznych trenera Jacka Rybczyńskiego świadczy fakt, że w ciągu 10 minut rzuciły one zaledwie 9 punktów. Polkowiczanki głównie za sprawą punktujących spod kosza Miszy Carter oraz z dystansu Dary Mieloszyńskiej zdobyły ich 19 i w ostatniej kwarcie kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. Po 7 kolejkach ekstraklasy Polkowiczanki z dorobkiem 13 punktów zajmują 3 miejsce w tabeli. Za niespełna 3 tygodnie do rywalizacji w ekstraklasie dojdą naszym dziewczynom mecze w Pucharze Europy. O ocenę gry zespołu, plany na przyszłość i cele pytaliśmy trenera naszych dziewczyn Krzysztofa Kozierowicza. Niewiele czasu zostało do rozpoczęcia rozgrywek Pucharu Europy. Teraz przed zespołem no, będzie duże takie natężenie grania, prawda? Bo od połowy listopada będą 2 mecze w tygodniu, w tym mecze wyjazdowe, a wyjazdy dalekie. Czy nie odbije to się na dyspozycji zespołu? No chyba trochę przywykliśmy do tego, bo pierwszy miesiąc w Lidze Polskiej właśnie na takim rozkładzie prosperował i graliśmy co środa, sobota, więc jakby do tego już trochę przywykliśmy. Jest ten czas na odbudowę. Coraz częściej w koszykówce nie gra się już raz w tygodniu, coraz częściej i do tego trzeba się być przystosowanym i przygotowanym. W Pucharze Europy jest jasno określony cel postawiony przed zespołem, czy chodzi głównie o to, żeby zdobywać doświadczenie? Jedno i drugie. Myślę, że należałoby z tego korzystać. To kolejne są doświadczenia, europejskie doświadczenia. Na pewno jakiś, tak powiedział, rodzaj zmęczenia, natomiast jednocześnie to powinno się korzystnie, szczególnie na młodszych zawodniczych, przełożyć na granie w lidze. Jako, że znajdujemy się w połowie tej pierwszej rundy, to już jest taki czas odpowiedni ku temu, by dokonać takiej pobieżnej analizy całej ligi. Czy w tej lidze sytuacja układa się tak, jak pan przewidywał przed rozpoczęciem rozgrywek, czy może są jakieś zespoły, które zaskoczyły wyjątkowo dobrą grą? Znaczy, na razie bym nie przesadzał z wynikami i jakby miejscami w tabeli. Bo mimo wszystko będą decydować te zespoły, które dotychczas decydowały, czyli myślę o Lotosie Gdynia, o Wiśle Kraków, o zespołu z Gorzowa. Dołączyły zespoły Brzegu, w tym sezonie dobrze sobie dziewczyny radzą. Myślę, że zespół Torunia również tutaj jeszcze do wszystkiego nie pokazał. Zdaliga pokazała już na początku, że jest ciekawa i myślę, że do końca taka będzie. Póki co koszykarki CCC Polkowice prezentują się naprawdę dobrze, dlatego też śmiało można zaryzykować tezę, że o ile będą je omijać kontuzje, to możemy być świadkami bardzo dobrego sezonu.